Dzisiaj szósty dzień jazdy. Jesteśmy w Whistler. Na wyciągu obecnie Garbanzo Express. I tak trochę to nakręcam z takiego powodu, że szukamy niedźwiedzi. Brzmi to trochę egzotycznie, ale bardzo często jak jechaliśmy tym właśnie wyciągiem, to pod wyciągiem żerowały niedźwiedzie. Matka z dwójką małych. Matka z dwójką małych, dokładnie. No i się trochę pochwaliłem, bo niedźwiedzie miały być, a niestety niedźwiedzi nie ma. Dopróbujemy te chopki na freight trainie. Dzisiaj na sucho, więc zajebiście. Misfire. Miał to byk. Praska jest piękna. Schodzi w stronę Creekside. Praska jest czarna, ale jest super przyjemna. Nie ma jakiś mniej trudnych elementów. Jest pęta naturalna. Trzeba dobrze czytać las. Easy trail. Tam jest obok nas jest. Tu jest rybarz, prawdziwy rybarz. Wygoda przekonana, że Double Diamond na BC Trailu to jest to. Tutaj koło 29 jest wskazanym rozmiarem. Ten fragment jest po prostu tym naszym kolarstwo górskie. Ślisko jak ostatnio. Tam za chwilkę będzie taki jeden przejazd po kamieniach do przejechania, ale jest chicken line po prawej stronie. Dobry. O, ty co, uważać? Kontrolować prędkość. Tomek, opowiadaj, jak ci wrażenie na czarnych trasach? Dobrze, troszkę się Tomaszek rozjeździł. Rozjeździł się? Bardzo dobrze. Szósty dzień już jest ok. Jest ok, no. Chłopaki głodne. Stempol widać. Robi dobrą minę do złą gry, ale już zmęczeni. Dzisiaj Whistler, mocne enduro. A za chwilkę coś poskaczemy chyba. Benek będzie rozdziewiczał największego dropa. A widzisz to? No, widzisz to, dobrze. No to Captain Safety nas czeka w dobrym warunku. Ściana jest. Ściana jest lekko zroszona. No ale spróbujemy tutaj coś pokazać. To też niepoważne. Captain Safety! Jedziemy na trasę Ride to Slide. Ależ trasa. Wow.
znowu. Warek jest zdycha, dlatego oddałem się szybko, żeby nie dać mi możliwości narzekania. Łukasz, powiedz kilka słów do kamery, bo chyba masz coś do powiedzenia a propos trasy Ride on Slide. Trasa bardzo fajna, bardzo stroma i bardzo męcząca. I bardzo długa. I bardzo długa. Whistler, dzień 7. Właśnie jedziemy na A-Line'a coś poskakać. Ale wreszcie, o, tutaj cała nasza ekipa. Ale wreszcie się udało zobaczyć Miśka z bliska. Proszę bardzo, tu jest Misiek. Lepiej tam nie podchodzić, ale miśki są blisko. No, to jak już wcześniej wspomniałem, A-Line, czyli najbardziej kultowa linia Whistler. Jesteście do tego? Sławna skała. Z dużą kompoza. Tutaj chłopaki schodzą z góry. Bardwaz jest po kontuzji, ale chciał filmować. I teraz Tomek Lachowski służy za jego noszę. Znaczy nie noszę, tylko kulę. Bardziej jak kula u nogi to wyglądało, ale mu pomógł. Już wszystko. Czyściutko.